Niniejsza konferencja zorganizowana została z inicjatywy Najwyższej Izby Kontroli. Uczestniczą w niej przedstawiciele samorządów, prezydenci miast, starostowie i przede wszystkim ma posłużyć temu, abyśmy mogli mieć forum, na którym podzielimy się wynikami naszych kontroli oraz dobrymi praktykami, które z tych kontroli wynikają. Bardzo dobrze, że taka konferencja się odbywa, że omawiane są sprawy gospodarcze i kraju, i poszczególnych samorządów, miast, gmin, bo dodam, że kierując miastem, wszelkie kontrole, które są prowadzone, to traktujemy jako pomoc w zarządzaniu miastem. Na przykład tutaj była mowa o infrastrukturze, o sprawach śmieciowych dla przykładu, o sprawach finansowych. To jak gdyby nam daje wskazówki, jak postępować. Kontrola to jest takie słowo, które nie jest lubiane, ale do życia konieczne, ponieważ tam, gdzie wydatkuje się pieniądze publiczne, czyli pieniądze podatników, musi być skontrolowane, w jaki sposób one są wydawane. No, najważniejszą rzeczą chyba jest to, żeby środki, które do nas przypływają z Unii Europejskiej, były wykorzystywane na rozwój, tak w skali kraju, jak i regionów i układów lokalnych. Żeby nie traktować ich jako coś, co będzie szansą na tylko i wyłącznie poprawienie warunków życia albo na zbudowanie sobie pomnika, że oto prezydent miasta czy marszałek był taki sprawny, że coś po sobie zostawia. Żeby nie być w takiej sytuacji jak dzisiaj Hiszpania, która lotniska zamyka, a nie buduje, które wtedy w euforii pieniędzy dopływu z Unii środków po prostu były budowane. Natomiast z punktu widzenia tego, co należałoby w moim rozumieniu bardziej intensywnie kontrolować, to nie tylko absorpcję środków, ich formalną poprawność wydawania, ale również sensowność ich wydawania. I ta sensowność ma kilka wymiarów. Po pierwsze, czy rzeczywiście fundusze europejskie są wydawane zgodnie z ich przeznaczeniem, czy też następuje to, co my często nazywamy oswajaniem projektu, czyli de facto realizowaniem swoich celów pod szyldem celów, które są dopuszczalne w danym projekcie. Przed nami jest i długi, bo 7-letni, i kolejny okres budżetowy Unii Europejskiej, gdzie Polska dostanie dużo pieniędzy. Mam nadzieję, że będziemy je lepiej i mądrzej po tych doświadczeniach wydawać.